Ambulans marki Renault Trafic, wyposażony w nowoczesny sprzęt służący do ratowania ludzkiego życia, to najnowszy nabytek legionowskiego pogotowia ratunkowego. Jego poświęcenie i przekazanie odbyło się na placu przed miejskim ratuszem. Zakup ambulansu był możliwy przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego i Gminy Legionowo. To bardzo pozytywny, ważny przykład zaangażowania samorządu miejskiego w zadania własne samorządu powiatowego. Dziękujemy za tę życzliwość, za to zrozumienie i to wsparcie. Ja się cieszę, że pan starosta się cieszy, że mogliśmy dołożyć tą niewielką kwotę, dzięki której możliwy był zakup tego nowoczesnego sprzętu. Mam nadzieję, że będzie służył wszystkim mieszkańcom miasta Legionowa, powiatu legionowskiego. Ambulans kosztował 280 tysięcy złotych, 125 tysięcy wyłożył powiat legionowski, 25 miasto Legionowo. Brakujące 130 tysięcy złotych z własnych środków będzie spłacał niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Legionowo. Głównie ciężar spłaty tego sprzętu będzie ciążył na pracownikach i na zakładzie medycznym, ale wiem, że Państwo potraficie znaleźć sposób na to, by mimo tych szczupłych środków przeznaczonych na służbę zdrowia wygospodarować środki właśnie na nowy sprzęt, na nowe zakupy. Zakupiony ambulans jest jednym z lepiej wyposażonych pojazdów dostępnych obecnie na rynku medycznym. Najważniejszym narzędziem naszej pracy, która ułatwia tak ratowanie ludzkiego życia, jest defibrylator, prawda? Dzięki któremu możemy wykonać defibrylację u pacjenta podczas zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór. Możemy wykonać pomiar badania EKG. Jest on niezbędny nie tylko w stanach zagrożenia życia, ale także w stanach zagrożenia zdrowia. Taki pomiar dzięki drukarce zamieszczonej w tym sprzęcie jest możliwy do wydrukowania i ocenienia go i przekazania razem z pacjentem w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto na wyposażeniu ambulansu znalazł się ssak służący do udrożnienia dróg oddechowych, ciśnieniomierz oraz deski i kołnierze ortopedyczne, wykorzystywane przy udzielaniu pomocy osobom z urazami kości lub stawów. Nowy ambulans Legionowskiego Pogotowia Ratunkowego jest zespołem podstawowego ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzi kierowca i dwóch ratowników lub pielęgniarka i ratownik. Na terenie powiatu działają obecnie dwie tego typu karetki. Oprócz tego pracują także dwa zespoły specjalistyczne. Ambulanse Legionowskiego Pogotowia Ratunkowego działają w ramach systemu ratownictwa medycznego. Zespoły specjalistyczne znajdują się w Legionowie i w Serocku, natomiast zespoły podstawowe w Legionowie i w Zegrzu, czyli w nowym miejscu wyczekiwania. Jest to połączenie tak naprawdę trzech sił funkcjonujących w systemie ratownictwa medycznego, czyli WOPR-u, Lotniczego Pogotowia i oczywiście Pogotowia Ratunkowego w Legionowie. Bo oprócz czterech ambulansów naziemnych, w systemie ratownictwa medycznego sezonowo pracuje karetka wodna, a w wyjątkowych przypadkach na ratunek poszkodowanym rusza śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystkie karetki, które w tej chwili jeżdżą i pływają w ramach pogotowia ratunkowego, państwowego systemu ratowniczego, są nowoczesnymi samochodami, najwyżej rocznymi, nowocześnie wyposażonymi, a co najważniejsze, jeżdżą w nich profesjonalni ratownicy z najwyższymi stopniami specjalizacji, także możemy czuć się rzeczywiście bezpiecznie.